Szanowni Państwo, bardzo dziękuję, że Państwo przyszliście w taki dzień, w którym można powiedzieć, trudno się byłoby oderwać od telewizora, ale w tym znaczeniu nie tak jak, że normalnie się siedzi przy telewizorze. Czyli tam w telewizji widzimy coś, co będzie decydowało jakby o dalszych losach naprawy Rzeczpospolitej. Więc to jest moment przełomowy, absolutnie przełomowy. Wymaga olbrzymiej determinacji, mądrości, no i spokoju również, bo druga strona po prostu już zwariowała. Więc nie możemy się, że tak powiem, dać ani sprowokować, ani wdawać w jakiś dyskurs głębszy, zwariatami. Nie ma takiej możliwości. Oni się nadają, żeby ich po prostu leczyć. Proszę Państwa, dzisiaj zobaczycie Państwo 24-minutowy film mojego autorstwa i również autorstwa, współautorstwa, to bardzo zaznaczam, pana Marcina Dulęby, który jest moim montażystą, ponieważ jego wkład, to jest jak każdego montażysty, który współpracuje dobrze z reżyserem, gdzie jest porozumienie, gdzie odczuwa się intencje, co trzeba, jakby, jak budować pewną narrację, o czym ten film ma być. Czyli jakaś pokora wobec pewnej materii, która już jest materią, powiedziałbym, nie naszą, nie moją, zwłaszcza, że operujemy na granicy dokumentu. To nie jest film dokumentalny, chciałbym powiedzieć. To jest film, który wykorzystuje materiały dokumentalne i wstrząsające również, ale one są po to, przywołując je, żeby jakby bardziej dotknąć serca niż rozumu. O Auschwitz już bardzo wiele powiedziano, napisano, zrealizowano kilka filmów dokumentalnych, o których muszę powiedzieć, że niektóre były wybitne, w sumie no dwa powiedziałbym. Czyli Mariusza Malca pierwszy, który pokazał totalne piekło, jeszcze z czasów, kiedy te wszystkie prace nie były skończone, nie było tego muzeum, które dzisiaj jest, nawet tej wystawy, która jest dzisiaj pod kościołem w Harmężach. To jest jakby tuż przy Brzezińce, dzielnica Oświęcimia. I później ojca i syna, Rona Schmidta z synem, którzy zrobili fantastyczny, przepiękny film, świetnie zmontowany, z wspaniałą muzyką, tylko to jest po prostu pokazanie piekła i koniec. Znaczy wchodzimy w piekło, film się kończy i zostajemy w piekle. Ponieważ spędziłem właśnie dzięki, powiedziałbym, przyjaźni z franciszkanami w Harmężach, a zwłaszcza ojca Piotra Cubera, gwardiana, którego bardzo serdecznie chciałbym teraz powitać, ponieważ to jest właściwie główny inicjator tego filmu. Wcześniej przez prawie rok ze swoim synem Piotrem robiliśmy tak zwaną digitalizację, ponieważ te zbiory znajdują się pod kościołem, czyli bym powiedział na poziomie wód gruntowych Wisły. Wystarczy, że przychodzi fala powodziowa i gdyby się, a to było już o dosłownie centymetry kilka lat temu, zalewa Wisła Oświęcim i to wszystko zostaje zniszczone. A wystawa jest na stałe część, nie da się jej przenieść. Zrobiona pewna scenografia, stąd tytuł tej wystawy jest Klisze Pamięci, labirynty, bo się chodzi w taki sposób, a to są wszystko delikatne prace na papierze, na prawie bibułkach niektóre, choć są olbrzymie i malutkie. Marek Kołodziej, tu takie jakby wprowadzenie, to wyjdzie w filmie, ale takie wprowadzenie. Z pierwszym transportem przyjechał. Miał niespełna 18 lat, był harcerzem, który chciał walczyć za Polskę i przekroczyć granicę i dołączyć do formujących się wojsk we Francji. Został zatrzymany przez Niemców, potraktowany jako oczywiście polityczny i tak dalej i skierowany z tym pierwszym transportem do Auschwitz. I w tym Auschwitz i obozach innych na terenie również Reichu, w głębi, spędził cały czas, 5,5 roku. I dopiero tam, kiedy był w ostatniej fazie wywieziony przez Niemców, jak już likwidowano Auschwitz,
I w jednym z tych obozów przez Amerykanów został, powiedziałbym, oswobodzony. Całe życie nie mówił Auschwitz, nie chciał mówić o Auschwitz. I dopiero kiedy pod koniec życia został sparaliżowany, to jakby taki wewnętrzny głos, że kurczę, może powinienem, a może muszę zostawić świadectwo po tym Auschwitz. No jak tak odejdę? Mam to w sobie, tą wiedzę, że to trzeba powiedzieć ludziom, przekazać. I zaczął robić rysunki. Najpierw dłoń miał władną, więc leżał na podłodze, żona mu przywiązywała, kochana zresztą jego żona, pani Halina Słojewska. Też aktorka, bo pamiętajmy, że to był wspaniały scenograf polski, może najlepszy powojenny scenograf. Słynny tak dla niektórych, dla przypomnienia, z cudownego ołtarza w kształcie żaglowca w Gdańsku Zaspie na przyjazd Ojca Świętego. I on wtedy rysował najpierw, leżąc na podłodze, na małych kartkach A4. Potem miał trochę więcej władności w ręce, więc mógł na szerszych płaszczyznach rysować. Wreszcie mógł na stole. I tak powoli dochodził do życia, do pewnej możliwości ruchu, jeszcze z początku na wózku inwalidzkim. I stworzył rzecz niesamowitą. Śmiem twierdzić, że to jest najbardziej znacząca na świecie wystawa o Auschwitz i o czymś, to powiedziałbym, jest bardziej uniwersalne. Jak on sam nazywa tu w filmie, że on rysował piekło. Ja w tych jego rysunkach dostrzegłem również niebo. Stąd mój tytuł. Między piekłem a niebem wizja Auschwitz w twórczości Mariana Kołodzieja. Ale chcąc, jakby spędzając tam wiele miesięcy, gdzie z początku wiem, nie, ja tu nie wrócę, nie przyjdę, nie mogę. Koszmarne sny. Nawet ksiądz Tischner powiedział, tam jest tak zapisane, że tu jest prawdziwy Auschwitz. Jak się wchodzi do tej wystawy, to człowiek albo wyjdzie z połowy tej wystawy, albo przejdzie jak przez jakiś katarzis, wygląda katarzis, oczyszczony. I to spowodowało, że ja wchodząc w to, jednocześnie chodząc też po Święcimiu, po tym muzeum, czy po jakichś rzeczach, które zostały, które mogły powiedzieć tak, to jest świadectwo, że tak było, ale kwintesencja tego, co było, jest zawarta w jego pracy. I nie chciałem zrobić tylko, bo takie dokumenty właśnie powstawały, jak te rysunki wyglądają, tylko jakby idąc jego tropem i trochę wbrew temu, bo on to nazywa tylko piekło i jednocześnie nazywa, że to jest tylko czytanie. Czytajcie Państwo te rysunki moje. Nie traktujcie je jak dzieła sztuki. To są niesamowite dzieła sztuki. To ten człowiek i ta wystawa przyjdą absolutnie do historii, kultury, rysunku, malarstwa światowego. Tylko one są z boczku trochę tak, jakby nikt o tym nie wie. Jak to przyjeżdża, natychmiast uruchamia, powiedziałbym, innych, że przyjechali, zobaczyli. Tyle tytułem wstępu. Chciałbym jednocześnie, co powinienem zrobić na początku, witam znamienite osobowości, a pozwolę sobie to jakby głównie przez powitanie pana profesora Andrzeja Nowaka uczynić. Ponieważ zdajemy sobie sprawę, że czym jest dzisiaj historia, czym jest prawda, czym jest poszukiwanie tożsamości naszej, polskiej, narodowej. Jak się tym odnaleźć w tym dziwnym, zwariowanym świecie, w którym nie wiadomo, czy się jakieś takie piekło jak Auschwitz, czy Kołyma, czy Łagry, czy Ostaszków, Katyn nie powtórzą. Tego nie wiemy, a właściwie w sposób rozcieńczony to już mamy. Więc dlatego serdecznie dziękuję, że właśnie pan profesor, który się szczególnie tym zajmuje, na to jest uczulony i powiedziałbym, jest bezkompromisowy w szukaniu prawdy, że jest znany. Nie przedłużam. Obejrzyjcie Państwo film, jeśli później będą jakieś pytania, to bardzo proszę. Jestem gotów do rozmowy. Dziękuję.
Szanowni Państwo, wiem, że dla wielu z Państwa to było straszne, straszne przeżycie. Ale taki jest świat. Nie jest tak, że jak my czegoś nie widzimy, jest poza nami, to jakby tego nie było. Jeśli są mordowani chrześcijanie w tej chwili w Syrii, w innych państwach, w których i za wiarę, i za to, że nie można dusz ludzkich podporządkować, dusz ludzkich, wtedy im się obcina głowy, wtedy się ich męczy w takich obozach, zagazowuje, pali. Tam, gdzie nie ma Boga, jest takie piekło. Ale ono nie jest ostateczne. Nie jest ostateczne. Dlatego między innymi teraz stoimy przed czymś, co jakby ma być zaprzeczeniem tego, w co moglibyśmy wejść. Bo to, w czym tkwiliśmy, przepraszam, że tak powiem, trywialnie nawiązując do współczesnej historii, przez 8 lat, to był kierunek poprzez upodlenie, poprzez zawłaszczenie sobie dusz ludzkich, próby zawłaszczenia. No powiedziałbym, właśnie tak się totalitaryzmy, tak się piekła, mają takie podglebie. Więc myślę, że przed nami jest olbrzymia szansa, żeby z największego nawet zła, z największego cierpienia wyciągnąć siłę, dobro. Po katastrofie smoleńskiej wypowiedziałem się wtedy, kiedy trumna wędrowała z parą prezydencką, z panem profesorem Lechem Kaczyńskim i panią Marią Nawawel. Zadano mi pytanie, ponieważ byłem współinicjatorem tego, żeby ten pochówek odbył się na Wawelu. Jednocześnie znałem tą katedrę, bo wydałem od niej 2 albumy fotograficzne, spędzając tam wiele dni i nocy. To powiedziałem wówczas temu zadającemu pytania, który właśnie chciał pytać jakieś szczegóły dość banalne, że najważniejszą rzeczą teraz jest to, żeby nie dać się wcisnąć w błoto, w ziemię, żebyśmy pełzali, czyli żeby nam odebrać nadzieję. Bo to jest jedna z pierwszych jakby zadań zła, które wchodzi. Odebrać ludziom nadzieję i godność. Poczucie wartości. Jakby możliwości. Czyli, żeby nas wprowadzić w rozpacz. Rodzaj depresji społecznej. I wtedy powiedziałem, panie redaktorze, co mamy w godle? No, on mówi, no, w godle. Aha, no, orła mamy. A ten orzeł co ma? No, koronę, to już wiedział. A co lubi orzeł? Co orzeł lubi? No, on się zastanawiał przez chwilę, bo myślał, że może co on lubi jeść. Nie, no, on lubi latać. I wysoko, wysoko. Więc to jest nasz wzór. Nie nisko latać, średnio, nie pełzać po ziemi, najwyżej latać, jak się tylko da. Więc ten film jest jakby pewną polemiką, że zło jest silniejsze niż dobro. Powiedziałbym tym niebem właściwie. Poza tym, że ta przyroda naokoło, że ten świat dalej istnieje. Boży świat stworzony przez Boga, nie przez człowieka, bo człowiek nie jest nawet w stanie stworzyć czy wyprodukować, jak kiedyś swoim studentom mówiłem na fotografii, takie piórko przyniosłem z kałuży przyniesionej. I mówię tak, no jak ludzie są tacy mądrzy, mogą stworzyć drugiego człowieka, mutacje i tak dalej. Nie stworzą takie zawrócone małe piórko wróbel.
Więc to, żeby zachowując przez to tą równowagę i poczucie, że nad nami ktoś jest, że my nie możemy być bogami, nie jesteśmy kreatorami historii, tylko musimy w jakiejś symbiozie właśnie ze Stwórcą żyć, budować piękne kościoły. No kto stworzy takie kościoły jak katedry gotyckie? Albo przyroda, która nas zachwyca. Więc teraz jest moment przesilenia. Przesilenia i żeby, powiedziałbym, wyobrazić sobie, że taka sytuacja jakby może się powtórzyć. Jakbym się wtedy zachował? Po której stronie bym był? Czy poszedłbym na współpracę z Kapą? Czy bym zachował taką Święty Maksymilian? No to będę... Marian Kołodziej był wtedy na placu apelowym. Wiedział o tym, zresztą trudno jakby było mu w ogóle mówić na te tematy. Tak cud, że jest. Nie? I był i widział, jak wychodzi jeden z więźniów i ja pójdę na tą śmierć za tego człowieka, bo on bardziej potrzebuje życia, bo ma rodzinę. I to było pokazanie, że niebo istnieje, że Bóg istnieje. Choć zadawane są pytania, a gdzie wtedy Bóg był? Dlaczego do tego dopuścił? To jest oczywiście tajemnica cierpienia, ale ja odpowiadam po swojemu. Był tam Bóg. I co robił? Płakał. Dziękuję. Może ojca Piotra najpierw, a potem jeśli pan profesor będzie miał czas, chociaż zdaje się, że już nie ma. Albo nie, panie profesorze, jeśli pan powiedziałbym, no coś można, a później potem puszczę pana, bo wiem, że obowiązki. Dobry wieczór, bardzo dziękuję za ten poruszający dokument i słowa, które do niego wprowadzały i komentowały go. Tak myślę, że te świadectwa powstają jednak i one rzeczywiście mają ogromny walor budzenia nas do rzeczywistości, w której nie możemy zamknąć oczu, nie możemy udawać, że tego nie było, że to się może nie, że to się nie, może już nie powtórzyć. Tak się składa, że 4 dni temu chyba, czy 5 dni temu Telewizja Polska powtórzyła film, którego prawie w ogóle nie pokazuje, a powinien on być co najmniej raz do roku pokazywany. Film Krzysztofa Zanussiego Życie za życie. Nie wiem, czy państwo widzieliście, jeśli nie widzieliście, to koniecznie namawiam do tego, żeby zobaczyć, bo to chyba najmniej skłamany, znaczy nie skłamany, po prostu prawdziwy film o Auschwitz, o tym, co zgotowali Niemcy, Austriacy ludziom tutaj, w tym obozie. I myślę o tym także dlatego, że wiąże się to z pewnym konkretnym problemem naszej polityki historycznej. To, że przypisuje nam się dzisiaj, naszej wspólnocie, tę największą zbrodnię, jest jakimś znakiem możliwości kłamstwa, że można wszystko, że można z każdym kłamstwem wystąpić i cierpliwą pracą ku złemu, to kłamstwo upowszechniać. I takie muzeum, takie filmy siłę tego kłamstwa osłabiają, zmniejszają, ale praca nad tym, żeby to kłamstwo odwrócić, będzie zabierała nam lata, będzie wymagała wielkich filmów fabularnych, oczywiście oprócz takich dokumentów, będzie wymagała oddziaływania na kulturę masową. Ale najważniejsze, żebyśmy w sobie nie stracili tego, o czym mówił pan Stanisław Markowski, to znaczy wrażliwości na zło jako przestrogę, która codziennie nam towarzyszyć powinna. Oczywiście mamy prawo też do odpoczynku, do uśmiechu, do chwili zapomnienia, ale nie do zapomnienia w ogóle o tym, do czego zostaliśmy doprowadzeni przemocą naszych okolicznych sąsiadów.
myślę, że to świadectwo zasługuje na ogromną wdzięczność zarówno dla autorów tego filmu, jak i przede wszystkim dla pana Mariana Kołodzieja świętej pamięci, jak i dla gospodarzy miejsca, dla ojców franciszkanów, którzy stworzyli przestrzeń dla tego muzeum. I myślę, że też zadaniem naszej polityki historycznej, którą każdy z nas może wykonywać, jest właśnie to, żeby zachęcać do odwiedzenia tego miejsca, żeby mówić o tym, że jest takie niezwykłe, wstrząsające dzieło sztuki, które jest jednocześnie realistycznym dziełem sztuki, mimo że ma formę, jakby się wydawało, może awangardową pod pewnymi względami, to jednak jest odzwierciedleniem rzeczywistości, wstrząsającym, poruszającym i dlatego koniecznie wartym zobaczenia przez tych, którzy jak my wszyscy nie mieliśmy na szczęście możliwości zobaczenia tego na własne oczy, znaczy przeżycia tego, to możemy przynajmniej poczuć tę grozę w jakimś ułamku, który daje nam artystyczna wizja człowieka, który to przeżył. Myślę, że taką politykę historyczną musimy wykonywać, namawiać do tych filmów dobrych, mówić, czy widziałeś ten film, czy widziałeś ten obraz, czy widziałeś to dzieło, czy byłeś tam, czy też ulegasz pewnym stereotypom. Na podstawie czego, prawda, twierdzisz, że to my jesteśmy odpowiedzialni za to? Oczywiście człowiek jako stworzenie upadłe jest zdolne do każdego zła, ale przecież nie wszyscy zło wybieramy. Jedni je wybrali i trzeba o tym mówić, inni, jak ojciec Maksymilian, to zło odrzucili. Myślę, że częścią naszej polityki historycznej, bardzo ważną, jest to powieść o świętych polskich. Bo to są najbardziej znani nasi ambasadorzy na świecie. Na pewno najbardziej znaną Polką na świecie, dystansującą Wisławę Szymborską i nawet Marię Curie-Skłodowską, która jest bardzo znana na świecie niedawno. Miałem okazję rozmawiać z panem ministrem Szczerskim po jego powrocie z Chin. Mówił, że no, w Chinach każde dziecko zna Marię Curie-Skłodowską, bo jest w czytance, którą przerabia każde dziecko chińskie. Ale myślę, że bardziej jeszcze znana jest siostra Faustyna, bo gdziekolwiek jestem w różnych krajach, do któregokolwiek kościoła nie wejdę, oczywiście katolickiego, zawsze jest obraz Chrystusa Miłosiernego. I myślę, że właśnie przypominanie tej roli polskich świętych jako świadków dobra, które tkwi w człowieku i które zostało jakoś utrwalone w polskiej kulturze, jest czymś, co też powinniśmy wspierać przypominaniem tych wzorów, szukaniem ich wśród tych, których znamy, bo przecież święci są wśród nas, byli wśród nas, tak jak przecież Jan Paweł II, kiedy tutaj jako 19-latek, 18-latek przyjeżdżał do Krakowa, to przecież żyła jeszcze święta Faustyna w Krakowie. Ojciec Maksymilian przyjeżdżał do klasztoru, w którym przecież przebywał wcześniej, w momencie narodzin Karola Wojtyły, akurat był w Krakowie, ale wciąż żył tutaj i odwiedzał swoich współbraci w Krakowie, a więc ci święci byli tutaj dookoła wtedy, kiedy następny wielki święty się pojawił tutaj w Krakowie, prawda? A więc musimy na tę ciągłość, na ten łańcuch świętości, który przedłuża się i który nas broni przed złem, także zwracać uwagę. I myślę, że pan Stanisław Markowski robi to z wyjątkowym, no nie tylko talentem, ale i oddaniem. Za to chciałem mu najserdeczniej podziękować. Bardzo dziękuję i przepraszam. Ojcze Piotrze, jeśli masz. Armenże to mała wioska niedaleko Oświęcimia, 6 km od obozu Auschwitz i 3 km od obozu Birkenau. Franciszkanie przyszli tam w roku 1989, bo po kanonizacji ojca Maksymiliana w roku 1982 ona miała miejsce. Chcieliśmy być blisko tego miejsca, gdzie dał świadectwo. Przychodząc do Harmensz, nie wiedzieliśmy, że w czasie II wojny światowej był tam pod obóz pracy.
Nie wiedzieliśmy również, że na Pola Harmensz. Dziękuję panu Marcinowi. Że na Pola Harmensz do grudnia 1941 roku wysypywano prochy z krematoriów i jest duże prawdopodobieństwo, że na tych polach są także prochy ojca Maksymiliana. Stworzyliśmy tam Centrum Świętego Maksymiliana. Staramy się przekazywać pamięć o nim, przekazywać jego ideę, bo Centrum Świętego Maksymiliana jest równocześnie Centrum Rycerstwa Niepokalanej dla Polski Południowej. I niespodziewanie dla nas dostaliśmy w roku 1997 niezwykły prezent w postaci tej wystawy. Przyjechał do nas z Gdańska pan Marian Kołodziej, bo dowiedział się, że franciszkanie budują centrum w miejscu, gdzie on pracował w czasie wojny. Jako więzień przychodził oczyszczać te stawy. Tam by zginął, gdyby nie jego koledzy, którzy zemdlonego przynieśli z powrotem do obozu. A poza tym święty Maksymilian, który dla niego był niezwykłą osobą. Tak jak sam mówił wielokrotnie, słyszałem to na własne uszy, z jego ust. Dopiero takie sytuacje jak wojna, obóz pokazują, kto jest kim naprawdę. W słowach każdy może być mocny. Takie sytuacje, jak sytuacja Auschwitz, polaryzują postawy i rodzą świętych na miarę Maksymiliana albo kanalie na miarę Hessa, Palicza, Krankemana, Bruno Brodniewicza i innych, Kapo i SS-man. Kołodziej zakończył swoją pracę pół roku przed śmiercią. Ostatnie prace pochodzą z maja 2009 roku. Rocznie na naszą wystawę przybywa około 200, ponad 200 grup z całego świata. W tamtym roku mieliśmy grupy z ponad 26 krajów świata. Oprowadzamy każdą z tych grup i wykorzystujemy też tą wystawę właśnie do podkreślania tej pamięci historycznej, żeby nie powtarzano niesprawdzonych, głupich sloganów w postaci polskich obozów koncentracyjnych. Dzięki pracy pana Stanisława Markowskiego i pana Marcina Dulemby ta wystawa, mam nadzieję, stanie się bardziej znana, a świadectwo samego Kołodzieja bliskie każdemu z nas. I za to jestem niezwykle wdzięczny Staszkowi i panu Marcinowi. Dziękuję. Szanowni Państwo, jeśli ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos w tej sprawie, to bardzo proszę. Pani Elżbieta, teraz Ci dam. Ja nie dodam nic więcej. Jestem głęboko poruszona tym filmem i głęboko wdzięczna Staszkowi Markowskiemu, że zechciał nam to pokazać. To są naprawdę wstrząsające rzeczy. Ja nie będę się tu wymądrzać na temat historii sztuki, że to Memling, że to Bosch i tak dalej. Są wstrząsające obrazy. Znakomicie to jest skomponowane z obrazami życia, z pięknie do tego wkomponowaną muzyką. I naprawdę obiecuję sobie, jak nie byłam nigdy w Harmensza, to się tam muszę wybrać. Bardzo dziękuję wszystkim. Jeszcze Krystianie, tak? Mogę tylko się podpisać pod tym, co przed chwilą słyszałem, pod tą wypowiedzią, jak i wcześniejszą wypowiedzią pana profesora Nowaka, ale chciałem zwrócić uwagę na szczególnie jeden moment, zresztą moja przedmówczyni to w jakiś sposób wspomniała. Warstwa muzyczna, warstwa dźwiękowa tego filmu. To jest, uważam, szczególny sukces Staszka Markowskiego, a najbardziej dla mnie wstrząsający był ten moment, kiedy zostaje wykorzystana, przetworzona artystycznie kolęda Cicha Noc z tym komentarzem zdjęciowym, albo odwrotnie, to co widzimy na ekranie z tym komentarzem muzycznym. Nawiasem mówiąc, tutaj można powiedzieć, że rzeczą paradoksalną i dziwną, że właśnie niemiecka kolęda jest najbardziej znana na całym świecie, właśnie ta. I w tym zestawieniu z obozem robi szczególnie wstrząsające wrażenie.
Bardzo ciekawy film. Dziękuję bardzo. Było oczywiście kilka filmów w Auschwitz. Każdy z nich jakoś wzbogacał naszą pamięć, naszą wrażliwość o tym obozie. Natomiast w tym filmie dla mnie dwie rzeczy były bardzo cenne. Jedna to oryginalna forma tego filmu, niespotykana. Ukazanie grozy Auschwitz poprzez grafikę, prawda? No odbywać te też grafikiem. Więc to było bardzo, to jest bardzo oryginalne. A druga rzecz to wyakcentowanie tego, że Auschwitz był nie tylko obozem, takim zwykłym obozem koncentracyjnym, ale był jeszcze czymś gorszym. Był fabryką śmierci. Czy tam wszystko chciano spożytkować w cudzysłowie, prawda? Stąd mielenie kości, stąd nawożenie i tak dalej, i tak dalej. Bo tego na ogół nie akcentuje się w tych filmach, które myśmy dotychczas widzieli. Dziękuję bardzo. Janusz Fatrygan. Dla mnie to było coś też wstrząsającego. Ukazuje ono niestety, żaden dziki naród na świecie nie posunął się do tego, żeby z ludzi robić mydło, żeby wszystkie rzeczy przetwarzać. Dla mnie coś niesamowitego, że naród, który chodzi za kulturalny, pobił wszelkie granice dzikości. Przepraszam, dziękuję tylko. A ja bym chciał zwrócić uwagę dla wszystkich tu obecnych, czym? Tu są głowy sipe, łyse, stare, a ja bym chciał zaapelować, proszę słuchać dalej mnie. A ja bym chciał zaapelować, bo my już wiemy, czym był Oświęcim. My, nie jeden doświadczył tego, ma bliskich bardzo z rodzin. A ja bym chciał zapytać o co? O młodzież, żeby każdy przecież ma własne dzieci, już dorosłe zapewne, oprócz tego ma wnuki i żeby zainteresować tą wystawą właśnie młodzież, żeby młodzież zamiast iść tam załóżmy na jakieś rozrywki takie jak na przykład jest ten przypadek w Poznaniu, że nad ranem dziewczyna młoda, 26 lat i to, i ginie, to czy nie lepiej, jak ta dziewczyna młoda by właśnie pojechała do Harens z tatą, z mamą, czy też z ukochanym, narzeczonym. To jest mój taki apel. Nie, dziękuję. Ja muszę powiedzieć, że tu jest też trochę młodych młodych ludzi i pięknych dziewczyn. Natomiast ten film będzie, właśnie to jest pewne nowum, bo te, które powstały wcześniej, one mają określonego producenta, który właściwie nie udostępnia już tych filmów. Albo jest to telewizja, albo na wytwórnia amerykańska, gdzie były tylko 3 zamknięte pokazy. Ten film będzie w internecie. Po polsku, angielsku i niemiecku. Do tego stopnia, że ojciec Piotr był w konsulacie niemieckim, bardzo się tym zainteresowani, no i oni przetłumaczą na niemiecki, żeby rozpowszechniać. Czyli internet i również młodzi, bo młodzi siedzą w internecie. A oprócz tego pokazy we wszystkich możliwych telewizjach, które będą chciały pokazać, że zaczynając od krakowskiej, która już wtedy myślę będzie ogólnopolską częścią pewnej przedsięwzięcia w styczniu. Ale i inne, Telewizja Trwam, na pewno to pokażemy. Telewizja Trwam, Republika i tak dalej. Także ten film ma pełnić pewną rolę misyjną. Z całą pokorą to mówię, że to jest jakby było i w ojcu Franciszkanów i moim celem. A też, co ten film tak zrobiłem, no bo jeśli cokolwiek się robi i dotyka się takich spraw, to trzeba to po prostu zrobić
głęboko i z serca. Nie mógłbym inaczej, ale celem jest to, jak on będzie dalej zmuszał do refleksji nad tym, tym, co może nawet w tej chwili jest jakby zapowiadane przez wróżbitów i tak dalej, koniec świata. Można powiedzieć, że ten obóz i druga wojna też były końcem świata dla dużej części ludzkości, a w totalnie, powiedziałbym, już takiej przestrzeni dla dziesiątków, setek milionów, którzy ginęli i cierpieli. Wszystko jest możliwe właśnie dlatego, że człowiek, tak jak profesor Andrzej powiedział, może wybrać, prawda? Ale my jako naród, my wybraliśmy już kiedyś przed tysiącem lat. Jesteśmy temu wierni i mamy być dalej wierni, ale dodatkowo musimy być silni. Jest powiedziałbym, z ewangelicznego to przypomnienie, miej gołębie serce, ale umysł lisa. I teraz jest czas na to, żeby konsekwentnie, z pewną dozą, bym powiedział, strategii, tak jak na polu walki, odzyskiwali Polskę, odzyskiwali i pomagali właśnie młodym ludziom wrócić na drogę wiary i tworzyć wspólnotę, która, jeśli się będzie rozprzestrzeniała i Bóg pomoże, to może unikniemy tych rzeczy, które w tej chwili oglądaliśmy. Ja chciałam z głębi serca złożyć głęboki hołd Stasiowi. Nie uznanie, nie poklask, tylko hołd. Bo za taki film to tylko hołd się należy. I wszystkim jako współautorom. No i mam nadzieję i wierzę, że teraz, kiedyśmy wreszcie upragnioną władzę w Polsce zdobyli, musimy obronić ją. I powoli będziemy odzyskiwać wszystkie odcinki utracone, zawłaszczone przez Platformę, to i ten film będzie rozpowszechniany wszędzie, gdzie tylko powinien być, tak jak na to zasługuje. I do szkół trafi, ale też powinien trafić za granicę. I ja uważam, że wcale nie byłoby to czymś nadzwyczajnym, jakby zrobić maleńką paczuszkę. I ja bym wysłała jeden egzemplarz tego filmu pani Angeli Merkel. Naprawdę, nie śmiejcie się. Ona powinna ten film zobaczyć. I nie tylko ona. Tak? Że to zrobi. No i dobrze. Ja uważam, że jeszcze cały Europarlament powinien zobaczyć. Na czele z panem Tuskiem. Bo on też powinien się opamiętać, przejrzeć na oczy i zmienić swoje postępowanie. A jednak, widzicie, popatrzcie, tyleśmy się modlili, żeby się wszystko w Polsce zmieniło i Pan Bóg nas wysłuchał. Teraz módlmy się dalej, żeby i Trybunał Konstytucyjny był taki, żeby nie był kłamliwą instytucją, która podejmowała decyzje niezgodne z konstytucją i nawet niezgodne z prawem, na przykład zawłaszczenie OFE. Trybunał to uznał. To gdzie wtedy było jego poczucie sprawiedliwości? Wtedy go nie było. No i uważam, że ten film to jest coś wielkiego. Stasiu, jesteś wielki. Ja chciałem dwa słowa tylko dodać, ponieważ jestem z pokolenia, które pamiętało Auschwitz. Otóż myśmy dostali, i nawet nie wiem w jakich okolicznościach, czy ojciec z więzienia przywiózł. W każdym razie mieliśmy mydło. Ono jedno się nazywało Lif, a drugie się nazywało Shif. To były te z ludzkiego tłuszczu zrobione. Oczywiście myśmy tego nie używali, trzymaliśmy jak relikwie. Tylko to były czasy wojny, a potem powojennie. Nawet nie wiem, co się z tym stało. Ja z panią Moniką byłem w Auschwitz. No ona z kilku powodów była. Wychodziło jej o tą zakonnicę.
to była ta rocznica. Świętą Edyty Stein, no miała powody. Przepraszam, ale bardzo ważne. Jeszcze tak chciałam dodać tutaj do mojego przedmówcy i tej pani, że ten film również powinien być wysłany do redakcji Przekroju, która w 2011 roku redaktor, znaczy jeden z dziennikarzy, Nowik i Rumianek, spłodzili taki artykuł, w którym powiedzieli, że Polacy sami sobie winni byli tego, co było 70 lat temu, czyli po prostu sami wsadzili się do obozów, sami te obozy zbudowali i sami w nich ginęli, sami się zabijali, a jeszcze wcześniej zabijali Żydów. Tacy byli wspaniali. No i to powinno być rzeczywiście, jak również Sąd Okręgowy w Krakowie też powinien dostać próbkę tych filmów, kopię, ponieważ ułaskawił tych dziennikarzy zamiast pociągnąć do odpowiedzialności prawnej, żeby więcej już takich bzdur kłamliwych za pieniądze nie wypisywali, obraźliwych dla Polaków. Chciałam jeszcze też dodać, bo ten film jest rzeczywiście bardzo no, taki wymowny, no to jest sztuka. Obrazami patrzymy na to wszystko, zresztą obrazami namalowanymi przez człowieka, który to wszystko przeżył, więc bardzo autentyczna rzecz. No i jak gdyby ta strona tej przemocy, tych sprawców, prawda, czyli Niemców, oni są gdzieś w tle. Jako postscriptum chciałam tylko powiedzieć, że komendant, czyli Hess, został stracony w obozie i właśnie ostatnim widokiem, który widział, był właśnie obóz koncentracyjny, którego był autorem. I co on mógł widzieć przed oczyma, to też jest ciekawe. A wcześniej był w więzieniu w Wadowicach. No i on się przyznał do wszystkiego, miał poczucie winy, chciał się wyspowiadać. I tu był problem wielki, bo miał różnych spowiedników. No przede wszystkim musieli znać język niemiecki. Ale prawda jest taka, że zmieniali się, bo nikt nie był w stanie psychicznie wytrzymać tego, co ten człowiek miał do powiedzenia. To tyle. Dziękuję bardzo. Jeszcze pan chciał. Będziemy musieli kończyć, bo salę musimy. Ja tylko dwa słowa o młodzieży, nawiązując do pana wypowiedzi. Otóż z młodzieżą polską nie jest tak źle. Jest mnóstwo młodych ludzi, którzy się interesują historią Polski, historią II wojny światowej. Chętnie uczestniczą w rozmaitych zebraniach i zadają bardzo ciekawe i wnikliwe pytania. Tylko jest jeszcze druga rzecz. Kiedy wybuchła wojna, to ja miałem 8 lat. Kiedy się skończyła, to miałem lat 13 lat. I dla mnie to wszystko jest świeże. Ja to wszystko okupację doskonale pamiętam. Mój ojciec był w konspiracji. Ja ciągle truklałem, czy to się nie zakończy dla niego Oświęcimem. Natomiast pierwsza wojna światowa, ja się to tym też interesuję, ale to jest dla mnie takie bardzo odległe, takie za mgłą, takie blade. I to samo jest z młodzieżą, że przecież oni z autopsji tego wszystkiego nie znają, nie przeżywali. Więc oni to zupełnie inaczej odbierają niż my, starsze pokolenie. Dziękuję. Proszę Państwa, ja nie poprzestanę, jak mówię, na tym, że to był jeden pokaż coś. Właśnie będę robił wszystko. Chcę powiedzieć, że wystawa z prac świętego Mariana Kołodzieja i o świętym Maksymilianie również na podstawie praw Mariana Kołodzieja będzie, ja przygotowuję tę wystawę w Brukseli 26 stycznia. A niewykluczone, że albo dokładnie w tym dniu wieczorem będzie pokaz tego filmu w wersji angielskiej, a jeśli nie, to w marcu. Będzie na pewno. Merkel zobaczy tak czy siak.